Droga ekspresowa S17 na wysokości Garwolina. Ograniczenie prędkości wynosi 120 km na godzinę. Dla kierującego kiją wszyscy jadą zbyt wolno i mu przeszkadzają. Wpada w furię, gdy kierowca jadący i tak ponad limit wyprzedza i nie chce mu się natychmiast usunąć z drogi. Zajeżdża drogę i hamuje awaryjnie bezpośrednio przed maską. Bandyckie zachowanie. Auto zostało zakupione w tym roku i najprawdopodobniej jest w leasingu. Niebezpiecznego kierowcę ubezpiecza Greenval Insurance. A ten co robi? A gościa, co zrobił na czerwonym? Kamery są. Za 200 metrów, no, za idiotą. Na razie, jaki zjazd. No co, wyprzedzał tutaj na rowerzysty, na czołówkę i wyprzedzał. Jako zapalony rowerzysta mam mnóstwo materiałów z niebezpiecznych sytuacji na drodze. Uwielbiam szybką jazdę, ale na motocyklu wiele manewrów jest bezpieczniejszych niż samochodem. Dzisiaj kierowca Volvo zajechał mi drogę, nie sprawdzając, czy ktoś go wyprzedza. Na motocyklu bym zdążył, ale zablokowany przez wolniejszy samochód znalazłem się w opałach. Na szczęście nic się nie stało. Szalone wyprzedzanie w wakacyjne sobotnie popołudnie. Autostrada A4 na wysokości MOP-u Oleśnica. Pojazd zarejestrowany na osobę fizyczną z województwa opolskiego. W odpowiedzi na zgłoszenie dotyczące niewłaściwego zachowania kierowcy informujemy, że jakość świadczonych usług jest naszym priorytetem. W związku z powyższym przeprowadzono postępowanie wyjaśniające. W jego toku zabezpieczono zapis monitoringu z pojazdu. Niestety, z uwagi na ustawienie kamer, nie można potwierdzić zasadności zgłoszenia. Co on zrobił? No zajechał mi na drogę. Weź, bo nie rąk. Witam. Sytuacja z wczoraj. Droga pomiędzy Legnicą a Złotoryją na wysokości Wilczyc. Szybki Lopez w BMW wyprzedza na trzeciego przed niebezpiecznym zakrętem. Jezu! Co za kretyn! PZ864GR. No nie było wypisane, jak teraz hamujesz, co za Yeah.